Grzegorz, w trzecim sparingu przed ligą remisujemy z Zagłębiem Sosnowiec 2-2. Co możesz powiedzieć o tym spotkaniu? Na pewno mogę powiedzieć tyle, że bardzo wartościowy sparing z rywalem z tego samego poziomu, co my teraz będziemy rozpoczynać rozgrywki. Bardzo, bardzo fajna gra. Remisujemy i myślę, że możemy być zadowoleni z założeń, które mieliśmy. Próbowaliśmy je wypełniać i fajna gra, jak już mówiłem. Duża intensywność. Zarówno nam, jak i rywalów zależało na tym, żeby ten mecz wygrać. Też takich spotkań możemy się spodziewać już w lidze. No tak, trzeba też powiedzieć, że teraz jest taki okres, gdzie ciężko trenujemy. Zaczynając od tego meczu, po czwartek, piątek ciężkie treningi. Dzisiaj też w nogach trochę było, trochę wybiegaliśmy w tym meczu i też myślę, że o to w tym chodzi, żeby na ligę te siły były. Dla Ciebie, dla Arka Jędrycha, dla Bartka Jaruszka mecz większej intensywności. Też mieliście okazję przetestować swoją formę na dwa tygodnie przed ligą. No tak i widać, że te siły są i myślę, że czym bliżej do ligi, tym ich będzie więcej. Miałeś okazję na strzenie bramki, niewiele zabrakło. Słupek Ci stanął na drodze. No niewiele zabrakło, szkoda, fajny strzał, ale za strzały niecelne, nie przyznają bramek i oby w lidze były w sieci.